Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej skonsolidowanym wynikom finansowym Grupy Lotos za pierwszy kwartał 2018 roku. Witam wszystkich naszych gości zgromadzonych na sali notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również witam internautów, którzy uczestniczą w naszym wydarzeniu poprzez transmisję internetową. Na samym początku chciałbym przedstawić dzisiejszych prelegentów, przedstawicieli zarządu Grupy Lotos S.A. Pan Mateusz Aleksander Bonca, pełniący obowiązki prezesa zarządu. I pan Jarosław Kawula, wiceprezes zarządu do spraw produkcji i handlu. Ja się nazywam Wojciech Zęgteler, reprezentuję Biuro Relacji Inwestorskich i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Spotkanie będzie się składać z trzech części. Tak jak zawsze, na początku przedstawimy prezentację wynikową, która opisze to, co się wydarzyło w pierwszym kwartale. Potem przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi z sali. Dodam również, że dzięki transmisji internetowej ci z Państwa, którzy śledzą nas przez internet, mają możliwość zadawania pytań poprzez czat, którego instrukcja znajduje się w panelu, który Państwo widzą. Dodam również, że na Twitterze na bieżąco komentujemy te wyniki pod hashtagiem Lotos1Q18. Tyle kwestii technicznych i tyle wstępu. Przekazuję teraz głos panu prezesowi Mateuszowi Aleksandrowi Bonce. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że Państwo tutaj do nas dołączyli, zarówno w Warszawie, w budynku giełdy, jak i przez internet. Rzeczywiście dziś jest piątek, godzina 14, zaczyna się pewien taki okres w Polsce spokojny w najbliższym tygodniu. Tym bardziej cieszę się, że tutaj jesteśmy. Prezentację wyników podzieliliśmy na trzy części i też podzieliliśmy się tematami, o których będziemy mówili. Ja rozpocznę, potem przekażę głos panu prezesowi Kawuli i potem panu Wojtkowi Zęgtelerowi. Prosiłbym stronę czwartą prezentacji. Proszę Państwa, nasze wyniki są bardzo dobre i zgodne z tym, czego oczekiwaliśmy, budując naszą strategię w 2016 roku. EBITDA LIFO na poziomie ponad 0,5 miliarda złotych, nieco zakłócona wpływem zmian kwartalnej marży rafineryjnej oraz spadku kursu dolara do złotego. Natomiast bardzo zdrowy wynik zarówno segmentu produkcyjnego, jak i wydobywczego. Co nas bardzo cieszy, to znaczny spadek zadłużenia. Spółka, publikując strategię w 2016 roku, w grudniu powiedziała o dwóch horyzontach, o roku 17 i 18 i później 19 plus. Rok 17 i 18 miał być to okres stabilizacji i przygotowania spółki pod kolejne inwestycje i cieszy nas to, że tak się rzeczywiście dzieje. I właśnie spadek zadłużenia jest jednym z elementów, który pokazuje siłę spółki, która będzie gotowa do dalszych działań inwestycyjnych. Mamy bardzo stabilnie i efektywnie działającą rafinerię. Remont przeprowadzony w zeszłym roku był sukcesem i widzimy dalej, że instalacje produkcyjne działają bardzo efektywnie, bardzo, bardzo skutecznie. I co ważne, w ostatnim okresie też udział segmentu wydobywczego w naszej EBITDzie wzrasta. W tej chwili był na poziomie zbliżonym do 40%, natomiast to pokazuje, że te dwie nogi biznesu zaczynają skutecznie działać w przypadku zmian otoczenia makroekonomicznego. No i taki temat, który często jest poruszany, dywersyfikacja. Rekordowy kwartał, 39% przerobionej ropy pochodziło, nie było ropą repko, nie było, pochodziło z innych źródeł, co pokazuje umiejętność spółki do z jednej strony korzystania z okazji rynkowych, a z drugiej strony też umiejętność technologicznego dostosowywania się do tych możliwości, które się pojawiają.
Parę słów na temat otoczenia makroekonomicznego względem naszej strategii. Nieco lepsze czy nieco wyższe notowania zarówno ropy, jak i gazu ziemnego. Z drugiej strony nieco niższe notowania czy kraki produktowe dla podstawowych produktów, benzyn, diesla i ciężkiego oleju opałowego, pozwalają nam jednak realizować naszą strategię w sposób bardzo, bardzo stabilny. Na stronie szóstej podstawowe dane finansowe. Kwartał do kwartału EBITDA według LIFO to jest 540 milionów złotych. Widzimy tu spadek, natomiast spadek jest związany z trzema głównymi czynnikami. Pierwszy to marża modelowa, która była nieco niższa. Kurs dolara to jest spadek chyba około 16% rok do roku. No i marża handlowa, która również nieco się ograniczyła w związku z nowym sposobem czy z metodą rozliczania obowiązków NCW. To też mam nadzieję, że będziemy o tym bardziej szczegółowo za chwilę rozmawiali. Produkcja i handel przerób ropy naftowej. Bardzo dobre wyniki. Trudno jest to porównywać, szczerze mówiąc, do pierwszego kwartału roku 2017, bo wtedy też w marcu rozpoczynał się postój remontowy. Natomiast widzimy ta liczba 2,5 miliona, czy prawie 2,6 miliona ton, to jest wynik wskazujący na wysokie wykorzystanie rafinerii. Zadłużenie netto na poziomie 0,9 do EBITDA według LIFO, co oznacza zdrową sytuację spółki. Z jednej strony cieszymy się z tego, wiemy, że ten współczynnik będzie się jeszcze nieco zmieniał, no bo jesteśmy w trakcie dużych projektów inwestycyjnych, no ale znajdujemy się po tej bezpiecznej stronie wskaźnika. No i wydobycie węglowodorów nieco niższe względem roku 17, ale rosnące względem czwartego kwartału roku 17. Otoczenie makroekonomiczne, rynkowe. Kurs dolara, już na to wskazywałem, on rzeczywiście wpływa na nasze wyniki. Zdajemy sobie z tego sprawę, nad kursem dolara trudno jest nam zapanować, natomiast pozostałe elementy naszego modelu biznesowego są odporne. Rośnie PKB w Polsce, co oznacza też, że i konsumpcja oleju napędowego i benzyn motorowych jest zdrowa i rynek zbytu na produkty, podstawowe produkty jest aktywny. I troszeczkę więcej szczegółów, jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na notowania ropy naftowej i gazu ziemnego. Widzimy trend wzrostowy po stronie surowcowej, kraki produktowe. Tutaj chyba najważniejsza jest ta linia taka różowa, czyli olej napędowy. To jest jeden z kluczowych dla nas produktów. Znaczna część naszej produkcji to są właśnie te średnie destylaty. I tutaj widzimy znaczną poprawę kraków względem pierwszego kwartału roku 2017. Czyli podsumowując, zdrowy, bezpieczny wynik EBITDA, poprawiona sytuacja zadłużeniowa, która pozwala nam dość bezpiecznie myśleć o tym, w jaki sposób realizować i jakiego rodzaju inwestycje w przyszłości. No i cieszymy się też, że klejnot w koronie, czyli jedna z najnowocześniejszych rafinerii, którą mamy, europejskich rafinerii w Gdańsku, działa bardzo sprawnie po remoncie i nadal jest bardzo stabilna. Pozwolę sobie teraz przekazać głos panu prezesowi Kawuli, który przeprowadzi nas przez informacje na temat segmentu wydobywczego i produkcyjnego. Dzień dobry. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. W pierwszej kolejności nasz segment wydobywczy, segment upstream. Tutaj ten pierwszy kwartał roku 2018 pokazuje, że segment upstream jest niezwykle istotnym elementem naszej działalności, bo jeżeli spojrzymy na proporcje wyniku EBITDA dla segmentów upstream i downstream, to widać, że one są na podobnym poziomie. Także w sytuacji, kiedy otoczenie makroekonomiczne dla segmentu downstream staje się troszkę
mniej korzystne, to jesteśmy w stanie ten wynik z kolei w segmencie upstream nieco poprawić. To, co widać na tej planszy, to rezerwy i wydobycie z poszczególnych naszych głównych licencji. Nie podajemy zmian, natomiast krótko skomentuję, że jeżeli chodzi o wydobycie, to wydobycie w stosunku do pierwszego kwartału roku 2017 nieznacznie się obniża. Natomiast wzrosły rezerwy, jeżeli chodzi o nasze aktywa na Morzu Bałtyckim. Podsumowane to jest troszkę na kolejnym slajdzie, gdzie mamy wydobycie w ujęciu kwartalnym i to rzeczywiście, jeżeli chodzi o poziom wydobycia, to on jest o 13% niższy niż w pierwszym kwartale roku 2017. Przy czym tutaj jest dosyć specyficzna sytuacja, dlatego że no to wydobycie w przypadku Morza Bałtyckiego w szczególności jest, można powiedzieć, w takich większych partiach wynikających z logistyki. Akurat w pierwszym kwartale tego roku mieliśmy stosunkowo mniej ładunków ropy z Morza Bałtyckiego. Także te wyniki lepsze pojawią się w kolejnym okresie. No ale widać przyrost z kolei wydobycia w stosunku do czwartego kwartału roku 2017. Także no, tak jak mówiłem, ten efekt wynikający trochę z logistyki tutaj się, ten nasz wynik trochę zaburza. Kolejny slajd mówi o rezerwach i tutaj ten przyrost wynika z uzyskania nowej decyzji dotyczącej złóż naszych bałtyckich, wydłużenia okresu eksploatacji, także ten poziom rezerw w kategorii 2P pewnych i prawdopodobnych został zatwierdzony i mamy nowy poziom podwyższony od tego, co do tej pory raportowaliśmy. Łącznie 92 miliony baryłek, czy ekwiwalentu baryłek ropy naftowej. To tyle, jeżeli chodzi o, a nie, przepraszam, jeszcze mamy wyniki operacyjne i tutaj no widać, powiedzmy, efekty tego otoczenia makroekonomicznego, o którym przed chwilą mówił prezes Bonca. To znaczy z jednej strony rosnące bardzo istotnie notowania zarówno ropy, jak i gazu ziemnego. Z drugiej strony malejące istotnie kursy wymiany walut, w szczególności dolara amerykańskiego, który jest tą walutą, w której się rozliczamy. Także te efekty de facto trochę się znoszą i w związku z tym wynik operacyjny jest niższy niż w pierwszym kwartale roku 2017, no co wynika ze spadku wydobycia głównie. Jeżeli przejdziemy do segmentu produkcji i handlu, mamy wolumeny sprzedaży kluczowych produktów. Tutaj w zasadzie nie ma się nad czym szczególnie skupiać, dlatego że pierwszy kwartał roku 2017, czyli ten nasz okres odniesienia, w ubiegłym roku był zaburzony prowadzonym już w marcu remontem postojowym rafinerii w Gdańsku. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na samą wartość nominalną sprzedaży głównych produktów, no to ona jest bardzo zdrowa. To jest sezon zimowy. Jeżeli byśmy to pomnożyli wprost przez 4, no to już mamy tutaj ponad 8,8 miliona ton produktów. Natomiast przed nami, można powiedzieć, żniwa. Także okres ten wiosenno-letni i zmiany w sprzedaży na rynku rok do roku wskazują na to, że mamy przed sobą prawdopodobnie kolejny rekordowy rok, jeżeli chodzi o sprzedaż paliw. Patrząc na wyniki operacyjne, wyniki są tutaj słabsze, głównie ze względu na otoczenie makroekonomiczne, czyli te marże na poszczególnych produktach. O ile w przypadku tego wyniku na oleju napędowym krak produktowy rzeczywiście jest, czy był w pierwszym kwartale zdrowszy niż w pierwszym kwartale roku 2017, no to
w szczególności kurs dolara, który się przekłada bardzo negatywnie na osiągany wynik wyrażany w polskich złotych. Tutaj nam ten wynik niestety troszkę ogranicza. Dodatkowy, można powiedzieć, pojawił się dosyć ciekawy, specyficzny bardzo dla tej sytuacji z pierwszego kwartału efekt związany z wyceną LIFO. To znaczy my przerabialiśmy w pierwszym kwartale roku 2017 bardzo intensywnie ropę naftową i z powodów czysto księgowych okazało się, że trzeba było sięgnąć po zapasy ropy wyceniane według kosztów zakupu z poprzednich lat. To jest pokazane na tym slajdzie jako księgowy efekt zaległych warstw ropy. Bardzo specyficzna sytuacja, typowo księgowa, ona nie ma wpływu na rzeczywisty wynik, powiedziałbym, gotówkowy, natomiast no ten efekt ze względu na zasady sprawozdawczości finansowej musieliśmy pokazać i go wytłumaczyć. Marża rafineryjna per saldo 6,38 w stosunku do 7,34 w pierwszym kwartale roku 2017, także nieco niższa. No to jest skumulowana marża dla wszystkich produktów. Pamiętamy, że olej napędowy wprawdzie był wyżej niż w pierwszym kwartale 2017 roku, ale z kolei ciężki olej opałowy, który w szczególności zimą sprzedajemy w dużych ilościach, z kolei o kilkadziesiąt dolarów tańszy niż w 2017 roku. Także skumulowany efekt to ten wynik 6,38. Co de facto daje nieco niższe marże rafineryjne realizowane w pierwszym kwartale roku 2018. I to wszystko, jeżeli chodzi o segment produkcji i handlu. Oddaję głos Wojtkowi Zęgtelerowi, który podsumuje skonsolidowane wyniki finansowe. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Z mojej strony skonsumowanie tego, co już zostało powiedziane w układzie zbiorczym. Slajd 20, który ma bardzo podobny układ jak poprzedni slajd, który został prezentowany przez pana prezesa Kowulę, prezentujący wyniki segmentu produkcji i handlu. Tutaj skupia się na wynikach całkowitych. Kilka elementów, na które chciałbym zwrócić uwagę. Ten spadek o 21% w stosunku do zeszłego roku jest mniej więcej pół na pół efektem niższej EBITDY segmentu wydobywczego i segmentu produkcji i handlu. Jeśli chodzi o segment wydobywczy, to co było powiedziane, kwestia logistyki, przesunięcia dostaw ropy ze złóż bałtyckich powoduje pewne przesunięcie w czasie przychodów i tym samym realizowanego zysku operacyjnego. Natomiast jeśli chodzi o segment produkcji i handlu, to oprócz tych elementów, które zostały wymienione, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na fakt, który nie jest pewnie natychmiast wyłapany w takim czysto analitycznym podejściu, że notowania produktów denominowane w dolarze mają przełożenie na modelową marżę rafineryjną, ale jest coś takiego jak premia lądowa, dyferencjał, który jest zaszyty w wycenie naszych produktów, który też jest denominowany w dolarze. Więc w sytuacji, w której jest to, dajmy na to, 30 dolarów, to te 30 dolarów w zeszłym roku przy kursie 4,06 było oczywiście dużo więcej dla nas warte niż dzisiaj. Ja przypominam, że tak dynamiczny spadek i umocnienie się złotówki względem dolara ostatni raz wystąpiło dokładnie 8 lat temu w ujęciu rok do roku. Zysk netto na poziomie 321 milionów porównując do 411 w roku ubiegłym. Dodatkowy element, który tutaj nie został wspomniany, ale który również zaważył negatywnie na naszym wyniku operacyjnym w ujęciu kwartalnym, jest już wspomniana na samym początku kwestia realizacji narodowego celu wskaźnikowego. Mamy do czynienia z pewną zmianą harmonogramową, która prowadzi do tego, że w tym roku cele NCW ma być realizowany w każdym kwartale porówno, natomiast w zeszłym roku ten cel był całoroczny. I w efekcie taka rafineria jak nasza realizowała to NCW w kwartale drugim i trzecim bardziej, ale to oczywiście oznacza, że ponieważ część realizowaliśmy teraz, to będzie pewnego rodzaju wyrównanie w kolejnych kwartałach. Element naszej sytuacji płynnościowej na kolejnym slajdzie, numer 21, czyli co to jest tak naprawdę ważne z perspektywy oceny spółki, to są jej przepływy z działalności operacyjnej na to, jak wydaje pieniądze.
Tutaj jak Państwo widzą, pojawia się wartość ujemna w tym pierwszym kwartale. Jest to efekt spodziewany przez nas, wynikający ze zmiany punktu odniesienia naliczania zapasów obowiązkowych. Jak Państwo wiecie, te zapasy są zależne od wysokości sprzedaży krajowej, a wiemy też, że rynek krajowy bardzo intensywnie się poprawił w wyniku likwidacji szarej strefy. To powoduje, że efekt bazy jest na tyle duży, że my dzisiaj musimy dobudować tych zapasów, co oczywiście wiąże ze sobą określoną ilość środków, które musimy na to przeznaczyć. Stąd ten krótkotrwały efekt tutaj jest negatywny. Drugi element, który miał wpływ na obniżenie tych przepływów w tym kwartale, była to duża transakcja na zakup i sprzedaż ropy, którą przeprowadziliśmy w czwartym kwartale, która była rozliczana w taki sposób, że pieniądze zostały nam wpłacone w czwartym kwartale, natomiast zapłaciliśmy w kwartale pierwszym 2018 roku. Ostatni slajd podsumowujący naszą sytuację z zadłużeniem, to co już zostało powiedziane. Spółka utrzymuje bardzo dobrą sytuację płynnościową. Wskaźniki pozostają poniżej poziomu, ten dług netto do EBITDA według LIFO poniżej jedności. I to potwierdza, że bilans jest bezpieczny i gotowy na nadchodzące wyzwania. To tyle, jeśli chodzi o część prezentacyjną. Rozpoczynamy teraz sesję pytań i odpowiedzi. Moja uprzejma prośba o podniesienie ręki, aby zadać pytanie, a po otrzymaniu mikrofonu bardzo proszę o przedstawienie siebie i redakcji. Przypominam również, że mamy na żywo transmisję w internecie. Zapraszam do zadawania pytań. Bardzo proszę. Doktor Krystyna Maria Wilczek, ja jestem naukowcem. Mnie interesuje te złoża ropy naftowej przy takim wydobyciu, jaki jest obecnie. Na ile lat są przewidziane? Może ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo to nie jest takie pytanie, to jest pytanie, które wymaga nieco też komentarza. Złoża mają taką charakterystykę, że wydobycie z nich trwa wiele lat. Jednym z powodów, dla których w tej chwili wzrosły nasze rezerwy, jest to, że uzyskaliśmy możliwość korzystania z jednego złoża nie przez najbliższe mniej więcej 10, ale w zasadzie 15 lat, czyli złoża B3 na Bałtyku. Co oznacza, że to życie tych złóż często jest dłuższe niż na początku się tego spodziewaliśmy. Nie to, że wyszła spoza akwenu polskiego, panowie mają dostęp, tylko z tego samego źródła jeszcze nadal tak możliwości. Tak jest, czyli każde złoże ma pewną charakterystykę wydobycia, która w czasie się zmienia i co do zasady przy dobrze prowadzonej gospodarce wydobywczej często udaje się dzięki poprawie technologii, sposobów wydobycia jednak wydłużać żywot tych złóż i tak było, jak one są ekonomicznie opłacalne, w tym sensie, że wydobycie... Zrozumiałe, tak. Stąd też złoża, które mamy zarówno na Bałtyku, licencje, które mamy na Bałtyku i udziały w licencjach na Morzu Norweskim oraz na Litwie mają dłuższą niż kilkuletnią historię. Wiele z tych złóż już wiele lat jest aktywnych i część z nich będzie jeszcze długo działała. Co więcej, wiele z tych złóż, takich jak na przykład Sleipner i Heimdall, to są takie huby, do których dołączane są złoża, które są odkrywane i uruchamiane. Także życie, taki cykl życia takiego złoża jest... Zbiornik jakby. Tak, jest bardzo, bardzo złożony i rozciągnięty w czasie. Ale tak mniej więcej na ile lat pan to widzi? Następne 50 lat, 100 lat, 10? Na ile widzę nasze złoża? Tak. Jeżeli spojrzymy w dane finansowe, mamy 90 precyzyjnie 92 miliony baryłek. W tej chwili w ujęciu kwartalnym nasze wydobycie, czyli w ostatnim kwartale, to było około 2 milionów baryłek, czyli rocznie około 8. To znaczy, że mamy horyzont, tak średnio licząc, to bardzo teraz upraszczam, jest to horyzont 8-10-letni. Jest to statystyka, bo to nie oznacza, że wszystko jest równe, to się rozkłada w czasie. Dziękuję. Proszę bardzo.
To jeszcze ja może dodam do tego, że my mamy również licencję w Norwegii na etapie zagospodarowania dopiero, mhm, albo na etapie poszukiwania, na etapie zagospodarowania. Także to jest ciągły proces inwestycyjny. Złoża się wyczerpują, ale w ich miejsce pojawiają się kolejne na różnych etapach zagospodarowania. I tak już generalna uwaga, że w każdej chwili w zasadzie od lat 70. jest taka opinia, że ropy wystarczy jeszcze na 40 lat na świecie. I ten czas się co chwilę przesuwa i dzisiaj 40 lat później nadal są opinie, że wystarczy jeszcze na 40. Także pod tym względem uważam, że jesteśmy bezpieczni. Tomasz Jóźwik, Dziennik Gazeta Prawna. Mam pytanie związane z połączeniem z Orlenem. Czy państwo jesteście pogodzeni z kierunkiem tej fuzji, czy też może coś fuzji, połączenia, przejęcia, czy też nie do końca? I czy też się, podobnie jak poprzedni zarząd, cieszycie, że Orlen was przejmie? To ja pozwolę sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jest to pytanie o tyle skomplikowane, że możemy bazować tylko na tych informacjach, do których mamy dostęp. I rzeczywiście pojawiła się informacja, czy komunikat bieżący PKN Orlen o podpisaniu listu intencyjnego z Ministerstwem Skarbu, który opisuje pewien charakter transakcji. Zresztą później pojawiły się bardzo, bardzo precyzyjne, hipotetyczne, ale jednak scenariusze opisujące, w jaki sposób ta transakcja mogłaby być przeprowadzona. Z naszej strony widzimy, że proces trwa i też uruchomiliśmy komunikat bieżący informujący o tym, że proces wyceny, czy due diligence, oceny grupy LOTOS uruchomił się. To znaczy, że sama transakcja, czy sposób prowadzenia tego projektu jest to żywy projekt. Zadaje pan też takie trudne pytanie, w jaki sposób my ustosunkowujemy się do tego procesu. Ponieważ jest to decyzja właścicielska i tak naprawdę sposób zawarcia listu intencyjnego pomiędzy PKN Orlen a skarbem państwa jest pewną formą transakcji między akcjonariuszem i potencjalnym akcjonariuszem, to nie możemy w tej chwili tego komentować. I szczerze mówiąc, dopóki w tej chwili proces jest uruchomiony, jak rozumiemy z tego, co widzimy od strony PKN, natomiast nie ma w tej chwili możliwości komentowania tego, jak to będzie wyglądało i w jaki sposób może to się zakończyć. Bartłomiej Sawicki, portal biznesalert.pl. Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy niejako podpisanej niedawno umowy z PGNiG-iem na temat zasilania statków paliwem LNG. Macie państwo także współpracę z Gazetem, jeśli chodzi o budowę terminalu przeładunkowego LNG w Gdańsku. Chciałem zapytać, na jakim etapie jest realizacja tego projektu? I moje drugie pytanie dotyczy także współpracy z PGNiG-iem, ale w Norwegii. Czy te transakcje, o którym państwo mówicie, o poszukiwaniu nowych koncesji w Norwegii, czy będziecie państwo celować w ropę, czy bardziej w gaz, a może w jedno i drugie? I czy przewidujecie w perspektywie najbliższych już 4 lat, do 2022 roku, jakąś współpracę z PGNiG-iem w Norwegii, jeśli chodzi o przesył gazu mającym powstać do tego czasu gazociągiem Baltic Pipe? Dziękuję. Pozwolę sobie najpierw rozpocząć od tego tematu LNG, bo to jest temat też szerszy dla samej grupy LOTOS. Oprócz LNG patrzymy też na inne paliwa, patrzymy na wodór i rzeczywiście w tej chwili prowadzimy aktywną współpracę z PGNiG, jeżeli chodzi o bunkrowanie statków. Widzimy ten segment jako segment czy rynek, który jest perspektywiczny w związku z wchodzącymi regulacjami siarkowymi, które będą ograniczały tak naprawdę możliwość wykorzystania silników, obecnych silników, będą wymagały przejścia jednak na inne alternatywne formy zasilania lub montaż tak zwanych skraberów w statkach pływających na paliwo obecne. Widzimy ten rynek jako perspektywiczny. Polska jest miejscem o
bardzo dobrej lokalizacji logistycznej. Trójmiasto ma wielkie bazy kontenerowe, wielkie terminale przeładunkowe. Stąd też angażujemy się tak, aby jak najlepiej ten rynek zrozumieć i jak najlepiej się w niego wpisać. Rzeczywiście także z Gaz-Systemem prowadzimy w tej chwili projekt. Jest to projekt współfinansowany ze środków europejskich, z funduszy CEF Synergy, czyli Connecting Europe Facility. Jest to projekt, jest to studium wykonalności, jest to prowadzone wspólnie studium wykonalności, które bada możliwość wpisania się między innymi grupy LOTOS, ale również Gaz-Systemu, grupy LOTOS w rynek LNG, a także potencjał na to, żeby taki terminal małej skali LNG konstruować. Projekt jest uruchomiony, trwają prace analityczne, no i oczywiście jak tylko będą z niego wynikały jakieś informacje, które są ciekawe i mogą mieć wpływ na zmianę kierunku naszego działania, to będziemy o tym informowali, natomiast jest to projekt żywy. Z drugiej strony z PGNiG prowadzimy aktywny projekt, w którym badamy też, w jaki sposób to bunkrowanie LNG działa, jak powinny wyglądać procedury, jak to wszystko powinno być też operacyjnie zorganizowane. I drugie pytanie to już może też. Działamy w Norwegii, PGNiG działa również w Norwegii. Pierwsza część pytania o złoża. Gaz, ropa, to nie jest tak łatwo rozdzielić, bo to jednak często zdarza się, że z tego samego złoża uzyskuje się, czy z tych samych hubów, z licencji uzyskuje się oba produkty. Myślę, że warto jest cały czas myśleć o pewnych koalicjach, jeżeli chodzi o Morze Północne. Natomiast jest też prawdą, że w przypadku projektów, w których kupuje się lub sprzedaje, w przypadku projektów M&A-owych, dopóki one się nie zadzieją, to się ich, szczerze mówiąc, nie komentuje. Jesteśmy aktywni, poszukujemy złóż zarówno po stronie norweskiej, jak i po stronie brytyjskiej tego szelfu i szukamy synergii też na złożach, które są gdzieś na styku obu stref. Andrzej Kublika z TV Warszawa. Ogłosili Państwo konkurs, czy też spółka ogłosiła konkurs na nowych członków zarządu i prezesa. Chciałem się dowiedzieć, czy Pan będzie kandydował. To po pierwsze. To szybkie pytanie, tak. Tak. Druga rzecz to jest kwestia taka techniczna. Mówią Państwo o tym, że kupowali 39% ropy naftowej innej niż Urals. Czy to dokładnie jest inna niż Urals, czy to jest inna niż z ropociągu Przyjaźń? A tak precyzyjnie, czy to jest po prostu... Bo... Tak, precyzyjnie odpowiadając, to jest inna niż Urals. I trzecia rzecz to jest kwestia EFRY. W jakim to jest momencie takim, powiedziałbym, negocjacyjnym, tak? Bo państwo, czy państwo w ogóle mogą cokolwiek z tego, co już wybudowano w rafinerii w ramach programu, wykorzystywać to? Czy to jest tak, że to wszystko musi poczekać, aż zostanie, prawda, odebrane od generalnego wykonawcy? I kiedy się tego można spodziewać? No bo właściwie spółka nie może wykorzystać, ma, powiedziałbym, częściowo zamrożone duże pieniądze w tej inwestycji. Innymi słowy, w jakim momencie jest aneks i czy dojdzie do jego podpisania? My stosujemy zasadę otwartej komunikacji. To znaczy, jeżeli mamy coś do powiedzenia istotnego, to o tym mówimy i mówiliśmy o tym, że w projekcie nie dzieje się tak, jak planowaliśmy, to znaczy, że efekty uzyskiwane w tym projekcie zostaną odsunięte w czasie i nie pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w roku 2018 i że jesteśmy w rozmowach z głównym wykonawcą głównej instalacji tego projektu, czyli z firmą KT, i dotyczące te rozmowy instalacji tak zwanego opóźnionego koksowania. Rzeczywiście te rozmowy się toczą i są, powiedziałbym, bardzo zaawansowane. Natomiast, tak jak mówię, nie chcemy wprowadzać naszych interesariuszy niepotrzebnie w błąd, także poinformujemy Państwa
w momencie, kiedy to będzie informacja pewna. Jeżeli chodzi o eksploatację instalacji z projektu EFRA, to mogę już powiedzieć, że jedna z dużych instalacji budowanych w ramach projektu EFRA została ukończona i osiągnęła status tak zwany Ready for Startup. Dotyczy to instalacji produkcji wodoru. W tej chwili prowadzimy działania rozruchowe na tej instalacji i wkrótce będziemy mogli wodór z tej instalacji wykorzystywać do bieżącej produkcji. Także no mamy ukończonych cały szereg różnych innych systemów. Stację elektroenergetyczną, instalację produkcji tlenu. W zasadzie można powiedzieć, że projekt EFRA zaawansowany jest na koniec marca 93,7%. To jest dokładna wartość. Zostało dopięcie tych kilku umów związanych z połączeniami międzyobiektowymi i ukończenie głównej instalacji właśnie koksowania. Tak jak mówiłem, poinformujemy rynek w momencie, kiedy osiągniemy porozumienie i będziemy wiedzieli coś na pewno, a nie na zasadzie wysokiego prawdopodobieństwa. Ja sobie pozwolę sobie tylko dodać, że też serdecznie Państwa zapraszamy do Trójmiasta, żeby zobaczyć, co się dzieje na placu budowy. Instalacje są aktywnie w tej chwili budowane przez podwykonawców głównego naszego wykonawcy. Projekt postępuje i mamy nadzieję, że uda się uruchomić go jak najszybciej. Ku temu zmierzamy. Piotr Maciążek, Energetyka 24. Ja mam w zasadzie dwa krótkie pytania. Z dwa tygodnie temu byłem na dużej konferencji naftowej na Białorusi, gdzie przedstawiciele Transnieftu poinformowali, że no, w wyniku sankcji parametry rosyjskiej ropy eksportowej cały czas spadają. Ten trend będzie się utrzymywać. Próby Transnieftu odseparowania kiepskiej ropy od dobrej przeznaczonej na eksport nie będą realizowane, czyli ta ropa kiepska będzie blendowana z dobrą i parametry będą spadać. W związku z tym dwa pytania. Czy ropa dostarczana przez rosyjskich dostawców do Orlenu cały czas spełnia normy kontraktowe i czy planujecie Państwo jakieś rozmowy z Rosją na ten temat w najbliższym czasie z rosyjskimi dostawcami? Nie byliśmy na tej konferencji, muszę powiedzieć. Natomiast do tej pory nie było informacji o tym, żeby ropa naftowa miała przekroczyć parametry graniczne normy GOST, która jest podstawą kontraktową dla jakości. Natomiast innym jakby pytaniem jest kwestia tego, czy my tą ropę będziemy w stanie przerabiać, jeżeli ona będzie miała gorszą jakość. Bo muszą Państwo mieć świadomość, że ropa naftowa to jest taki surowiec, który jest wyceniany odpowiednio do jej jakości. Jeżeli jakość się pogarsza, to tym samym cena zakupu ropy naftowej też jest niższa. I to jest absolutnie transparentne notowania, czy właściwie tak zwany dyferencjał ropy rosyjskiej Ural w stosunku do ropy Brent jest publiczną informacją notowaną przez największego dostawcę notowań, czyli firmę Platz. Także jest to absolutnie transparentne i uwzględnia wszystkie elementy związane z dostępnością tego surowca, uwarunkowaniami logistycznymi i jakością. W umowie długoterminowej, w zależności od jakości surowca, cena również bywa różna. Oczywiście cena ropy rosyjskiej uzależniona jest od makroekonomii, czyli od tego, co się dzieje na rynku. To nie jest cena stała, jest formuła, która uwzględnia również to, co się dzieje na rynku. Także zarówno pod względem technologicznym, jak i pod względem, powiedziałbym, ekonomicznym jesteśmy przygotowani na to, że ta ropa rosyjska jakąkolwiek będzie miała jakość, będziemy ją zawsze oceniać, sprawdzać jej opłacalność. Zresztą dotyczy to wszystkich rop, również ropy REBCO. I zawsze decyzję o zakupie ropy podejmujemy na zasadzie oceny efektu ekonomicznego tego zakupu, a nie na zasadzie jakiegoś tam z góry narzuconego celu. Dziękuję.
Jeszcze raz Andrzej Kublik. Ja bym chciał tylko pewien drobiazg doprecyzować w komunikacie, a mianowicie MOP-y. Tak? Tutaj jest napisane w komunikacie, że państwo, tak, że wygrał postępowanie LOTOS na 4 nowe MOP-y, na S5 i S8. Do końca 2020 koncern planuje uruchomić jeszcze 8 nowych MOP-ów. Czy to jest w sumie 12, czy to jest 8? Bo to jest z tego komunikatu, takiego sformułowania, to jest niejasne. Ponieważ zadał pan pytanie jeszcze, potwierdziłem, jestem przekonany, że jest to 8. Czyli w sumie będzie 8, z tak, tego tak, 4 tak, to już tak, zostały tak, wygrane. To jest, my mamy w tej chwili, jeżeli się nie mylę, 20 takich punktów, więc... 32 będą na koniec dekady. 28. Nie, aha. Tak. Dobrze, 28. Jest. I jeszcze dwa drobiazgi. Czy LOTOS również aktywnie zaczął zwiększać import paliw, zwłaszcza oleju napędowego, a jeżeli tak, to od kogo? I w przypadku EFRY jeszcze jedna rzecz i zadłużenia. Znaczy, ile państwo pociągnęli już z kredytu na EFRY, a ile udało się, prawda, dzięki zwiększonemu cash flow ograniczyć z tego kredytu? Pierwsze pytanie dotyczące importu paliw. Rozumiem, pytanie miało w sobie pewien haczyk, bo było pytanie, czy my również intensywnie importujemy paliwo. My podejmujemy decyzje dotyczące importu paliwa w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie zaspokoić popytu produkcją własną. I oczywiście podejmujemy decyzję o imporcie paliw do Polski, w szczególności oleju napędowego, bo z benzynami jest wręcz tak, że jesteśmy w stanie zaspokoić absolutnie nasz popyt. Podejmujemy takie decyzje. Dostawców oczywiście nie zdradzę. To są tak jak zwykle... Czy też przeważnie rosyjskie rafinerie, zwłaszcza te nowe w Kirszyniowie i tak dalej? Podtrzymuję, że dostawcy nie zdradzę. Natomiast kolejne pytanie dotyczyło ciągnięcia kredytu z tytułu EFRA. No, ciągnięcie jest pod zaawansowanie budowy. Także zakładamy, że to jest project finance i w związku z tym jest pewien plan, który realizujemy konsekwentnie. Tomasz Jóźwik-Ros jeszcze. Chciałem zapytać o kierunki zakupu, kierunki, z których kupujecie ropę. Wasz konkurent, przyszły główny udziałowiec być może mówi, że jest kwestią czasu, kiedy podpisze długoterminowy kontrakt na dostawę ropy z Iranu. Czy to jest także kierunek atrakcyjny dla LOTOS-u, jeśli chodzi o kontrakt oczywiście długoterminowy? Czy rozpatrujecie taką możliwość? Czy może powinniście tam zakupy próbować realizować wspólnie? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby nawet jeśli nie dojdzie do połączenia firm, żeby firmy próbowały w jakiś sposób realizować zakupy wspólnie? Czy to rzeczywiście byłoby opłacalne? Bo Orlen mówi, że jak już się połączycie, to będzie tak super, będziecie duzi, będziecie w ogóle lepiej wszystko kupować. To może nie trzeba się łączyć, a można zakupy i tak realizować wspólnie. Pozwoli pan, że nie będę komentował słów Orlenu na temat... Nie. No rozumiem, tym bardziej wolałbym nie komentować uzasadnień, które są prezentowane przez PKN Orlen. Czy my aktywnie rozmawiamy i poszukujemy różnych źródeł surowca? Tak, i też wydaje mi się, że ten ostatni kwartał pokazujący, że w pewnych warunkach ekonomicznych da się tego rodzaju dywersyfikację przeprowadzać w sposób ekonomicznie uzasadniony, jest przykładem tego, że jesteśmy dość elastyczni, a to też, że znajdujemy się jednak bliżej morza, pozwala nam troszeczkę swobodniej czasem tego rodzaju planowanie prowadzić. No i chyba tutaj pozwolę sobie nie komentować synergii handlowych w tej chwili, czy też zakupowych, jeżeli chodzi o wspólne prowadzenie polityki zakupowej.
bez połączenia. Ja w ogóle wyobraźnię mam bardzo, bardzo dużą i różnego rodzaju modele biznesowe są możliwe. Natomiast żeby ocenić rzeczywiście, co jest możliwe, w jaki sposób, jaki to ma wpływ na konkurencyjność rynku, jak na to spojrzałyby różnego rodzaju urzędy, w jaki sposób bylibyśmy w stanie tym operacyjnie zarządzać, bo to są też czasem decyzje szybkie, które podejmuje się w momentach, w których pojawiają się jakieś ładunki, jeżeli chodzi o spotowe transakcje, jest to nieco bardziej skomplikowane niż taka prosta w tej chwili analiza do przeprowadzenia. Także. Szanowni Państwo, widzę, że nie ma więcej pytań z sali, więc na koniec ja postaram się zadać tutaj pytania, które spłynęły do nas z internetu. Jest ich bardzo dużo, duża ilość z nich się powtórzyła z tymi, które zostały zadane już przez Państwa na sali. Na przykład pytanie, czy Pan Prezes Bonca weźmie udział we właśnie ogłoszonym konkursie na prezesa zarządu. Odpowiedź usłyszeliśmy. Natomiast dwa takie pytania, które nie zostały zadane w sali, a które tutaj mam na dość długiej liście. Kiedy zakończy się, zacznę od pierwszego, kiedy zakończy się due diligence prowadzone przez PKN Orlen? Dziękuję bardzo za pytanie i pozwolę je sobie przekierować w kierunku PKN. Wiemy, że rozpoczęło się badanie, o tym informowaliśmy, natomiast no, badania due diligence mają to do siebie, że zależnie od tego, jak głęboko i w jaki sposób chce się analizować, jaką metodą, trudno w tej chwili na to odpowiedzieć i też nie my jesteśmy właścicielem harmonogramu tego procesu. Dziękuję. I drugie pytanie, które tutaj widzę, że się nie powtarza. Czy zarząd spółki zamierza wypłacić, no rozumiem, rekomendować, bo to nie decyduje zarząd, wypłatę dywidendy za rok 2017? To też pozwolę sobie wrócić do zapisów strategii, w której powiedzieliśmy, że chcemy, żeby spółka była spółką dywidendową. Wyniki zeszłego roku były bardzo dobre. Ta zdolność jest utrzymana, jakiego rodzaju decyzja zostanie podjęta przez walne zgromadzenie. Zobaczymy, w tej chwili jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby komentować. To by było na tyle. Serdecznie dziękuję Państwu za udział, za zadawanie pytań. Oczywiście tradycyjnie Panowie Prezesi są dostępni dla Państwa w rozmowach kuluarowych i równolegle zapraszamy serdecznie na lunch, który jest za Wami w drugiej sali. Dziękuję bardzo.